Basiu, zajęłyście 8 miejsce, ale to jak rozmawiałam wczoraj z trenerem, powiedział, że to jest ogromny sukces, że w ogóle awansowałyście do finału. Jak ty widzisz waszą grę na tym finale i oczekiwania jakie były? Myślę, że sam jakby to, że jesteśmy w finale, to jest wielki sukces dla tego klubu. Próbowałyśmy swoich sił jak najbardziej. No wyszło jak wyszło, zabrakło najwidoczniej czegoś. Może więcej luzu, może był po prostu stres pod wpływem emocji, brak ogrania. Próbowałyśmy swoich sił. Myślę, że większość dziewczyn dała serce na boisku i wyszło jak wyszło po prostu. Zajęłyście 8 miejsce. 8 miejsce w Polsce, ale w tym, które awansowały już do ścisłego finału, do czwórki, naszarpałyście bardzo dużo krwi. Każda z was dała z siebie wszystko? Myślę, że można było dać więcej, bo zawsze można dać więcej. Ale walka była. Na pewno chciałyśmy pokazać po prostu przed publicznością dla całej Polski, co potrafimy, zaprezentować się jak najlepiej i walczyłyśmy po prostu. A jak ty długo grasz w siatkówkę i skąd pomysł na siatkówkę? Nie wiem w sumie. Znaczy wiem, no moja siostra gra w siatkówkę, tata jest UEFistą, to się tam przewijało. Gram w sumie, nie wiem, od 4 klasy, ale ta siatkówka się tam przewijała w sumie przez całe życie. Twoja przyszłość również związana z siatkówką? Mam nadzieję taką i planuję się rozwijać w dalszym takim kierunku. Gratuluję z fantastycznej postawy, przekażę również swojemu zespołowi, że świetnie, świetna postawa całej drużyny i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłości. Dobrze, ja też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.